Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shal32. To jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. I ostatnio skończyliśmy jakieś tam zadanie. Dzisiaj pójdziemy tutaj, aby rozdysponować naszymi asasynami. Strefa obszaru śródziemnomorskiego. Pozwalać wysyłać asasynów do miast rozsianych w całym regionie. Ich zadaniem będzie wykonywanie misji, które osłabią wpływ templariuszy i ostatecznie pozwolą uwolnić dane miasto spod ich władzy. Gdy miasto zostanie wyzwolone spod okupacji templariuszy, asasyni założą w nim stałą bazę. Spowoduje to odblokowanie możliwości wspierania jego rozwoju i rozkwitu. Jednakże agenci templariuszy nie zrezygnują z prób odzyskania miasta i mogą nawet przypuścić na nie zmasowany atak, jeśli nie zadbasz o utrzymanie swoich wpływów nad całym jego obszarem. Na razie mamy bursę. A więc bursa. Dostępne zlecenia. Mały książę. Tak. Trzeci najmniej rozgarnięty syn sułtana Bajazyda Korkut został schwytany przez zbirów templariuszy i jest przytrzymywany jako zakładnik w bursie. Wyślij oddział asasynów, który zlikwiduje rycerzy świątyni i uratuje księcia. 11 poziom. Tak. Rozpocznij misję. Zamierzasz wysłać tych rekrutów z zadaniem wykonania zlecenia. Będą oni dostępni przez bliżej nieznany czas. Ta-da! Więc teraz możemy... Otrzymuję awans. Nowy rekrut, tak. Przyznano wezwanie asasyna. Nowy rekrut. Asasyni. Punktu umiejętności brak, a ten wykonuje zadanie. A więc tak. Ło, trochę się dodało tego. Dobra, zacznijmy odtąd. Coś łatwego na początek. 4 minuty. Przytajmy. Znaleźliśmy słabe ogniwo w szeregach templariuszy. Musimy przekonać tego człowieka, czy nie zdradzimy jego tajemnicy i sowicie go wynagrodzimy, jeżeli podzieli się z nami swoją wiedzą. A więc ruszaj. Rozpocznij misję. No i na razie jednego asasyna będziemy mieli. Nie będziemy mieli dostępnych innych asasynów. Na razie, gdyż będziemy mogli sobie ich odblokowywać w ogóle. Właśnie. Gdzie jest zadanie? Zadanie jest tam. A tu co jest? Kryjówka. Trochę tak jakoś dziwnie zaznaczona jest. Ja bym poszedł po ten skarb jeszcze. O, nie wiem. Dobra, pójdziemy tutaj uwolnić tego gostka i po skarb ten. Tak, jakoś tak. Ops. I ciach. Zabierzmy z niego rzeczy, może ma coś ciekawego. Pod nami jest bank. Ale to chyba jest odblokowany, jeśli się nie mylę. Tak, odblokowany. Najbliższa nieodblokowana rzecz to tutaj. Wieża Galata. Więc biegnijmy. Biegnijmy naprzód. Ja
A oto i wieża Galata. Ciekawe, ile ona kosztuje. O, trochę sporo. Na razie nas nie stać. Ale w przyszłości pewnie będzie nas stać. Po co ty tu chodzisz, chłopie? A oto i... jakiś gostek. Please! Please help! Find the man who did this to me! I should get you to a Hakim. No! There is no time! The man who did this... he is looking for my wife and my daughter. If he finds them, God knows what he will do. If you vow you'll dash this Arkadeshim, please, do not let that monster harm my family. No dobrze. I will handle these. Zlokalizuj cel. Żadnych specjalnych jakichś cośów nie kazali nam robić. Do pełnej synchronizacji, ani nic takiego. Mój drogi. Proszę cię bardzo. Dobra. Pobawimy się trochę. Ciach! No, co, serio? Nie. Ciach! No właśnie, jeszcze nie korzystałem z krótkiego miecza, to może wypróbujmy go. Cio. Bardzo ładnie. Okej, od razu zabraliśmy skarb. Zobaczmy, czy nie mieli czegoś ciekawego. Dobra. Chyba nie. Lekarstwo sobie wzięliśmy. Wróćmy w takim razie. Ops, ops. Jops. Okej, wróciliśmy. It is done. How are you feeling? My wounds will heal, and my heart is lifted knowing that my family is safe. How can I repay you? Join us when you are feeling well, brother. We could use men with a sense of honor. Evet, I will. Most certainly. No dobrze, a więc udało się uratować. Mamy nowego asasyna. Wow. Bardzo fajnie. To teraz... tam będzie następny. Ojojoj, ale się ich pojawiło. Fajne takie zadania z tymi asasynami. Wcześniej pamiętam, były tylko takie, takie brzydkie. Takie znaczy się... tutaj też takie są. W sensie są takie... jak to się nazywa, że po prostu nie ma żadnej historii, ani nic, tylko się ten... oj... tylko się... skacz tam.
tylko po prostu się ratuje i tyle. Tutaj też są takie, ale są też takie właśnie z historią. To jest fajne. Dużo fajniejsze. Wow. To było genialne. Dobry. Tam chyba widzę znowu gościa do pobicia czy coś. Takie czarne kropki. Są gości? Nać. Jest. O. To na chyba coś zrobiliśmy. Piękna akcja, moje asasyny. If you respect life and liberty, join our cause. Fight to restore peace to these troubled times. You are an inspiration, Effendim. I will add my voice to this chorus. To było niezłe, moje asasyny. Fajną ich załatwili. Super to wyglądało, taka zgrana akcja. Okej, chodźmy może ten bank odblokować. Tak sobie myślę. O, tutaj mamy. Tutaj są asasyni, a tutaj możemy robić petardy. Zaraz do petard zajrzymy. Najpierw asasyni. Obszar morza. Nowe zadanie. Wpływ templariuszy. O, tutaj się trochę osłabł. Najpierw jeszcze zobaczył tutaj. Ten jest na zadaniu. No dobra, to w takim razie was też wyślę do zadań. Zacznijmy od tego. Zabij medyka. Dobra, to może być ten na przykład. Rozpocznij misję. Napadnie żebraka. Weźmy chociaż coś trudniejszego dla nich. O, to może być fajne. Obydwóch wyślemy. A za to chyba coś staniemy, coś ciekawszego. Pamiętam, że takie z gwiazdkami było fajniejsze. No dobra. A więc idziemy. Obsajmy sobie. O, widzę ten fragment animusa. Tadam, 44. Teraz trochę tak ciemno się zrobiło. Bo noc nadeszła, więc właściwie jest nic dziwnego, że się ciemno zrobiło. Nie. Dobra, idziemy. Kolejny skarb. Z gwoździami. No dobra. No dobra, no to co? Naprawiamy bank. Już 10 200.
co każde 20 minut. Ops. No to gdzie teraz? Chyba nas stać na tom, na kuszę. Ale to byśmy musieli pójść tam, a nie chce mi się cofać. Dobra. Se pójdziemy gdzie indziej. Po tą kuszę. Czy się kiedy indziej. Teraz i tak specjalnie nie potrzebujemy. Na górze nic nie ma. Ale tam coś jest. Zaraz mieszczam, ja tutaj jeszcze kasę wezmę. Gdzieś tutaj jest w środku. You are not alone, Arkadashim, and you need not be afraid. Let me repay your kindness with action, assassin. If you would have me, I will join your cause. Okay. Ops. Ops. I na dół. O, są kolejne te. Zaraz wyślemy naszego asasyna na jakąś misję. Właśnie, miałem te petardy zobaczyć. Tak. Nowy. Obszar morza. Dobra. Najpierw zajmiemy się tym miejscem. Bo jak najbardziej tutaj wpływy templariuszy. On nie da rady. Dobra, to w takim razie tutaj. Ruszaj, mój drogi uczniu. I zobaczmy tutaj. Halo? Co tu jeszcze nie? Tu interakcja. No co jest? Dlaczego nie mogę? Chyba jeszcze nie można w ogóle. Nie, to nie. Sobie weźmiemy to innym razem. Się tym zajmiemy. A teraz jeszcze pójdziemy tutaj. Po drodze jeszcze weźmiemy do pustego budynku frakcji. Się wybierzemy. Skarb. O. Załatwimy go po asasyńsku. Cicho i niezauważenie. Siądźmy sobie na ławce. Nikt nas nie będzie o nic podejrzewał. Albo i nie. Jeszcze swoich tych poza... Oj, jakiegoś cywila za... Oddalmy się. Ha, jeszcze ci na siebie się zrzucili. Tylko że zabrali mi tego. Ups.
Tylko że zabrali mi tego, zniknął, jak on ma. Pewnie się oskarżyli o ten. Siebie nawzajem oskarżyli o to zabójstwo i ruszyli nawzajem się lać i zabijać. Okej, tutaj mamy. Chciałem skorzystać, ale mi nie pozwoliliście. O, nie mogę. Dobra, tutaj weźmy najemników. Bo jeszcze chyba nie stawialiśmy najemników. Więc się przydadzą. Tadam. Przygód z Konstantynopola się zwiększył. Pójdziemy tutaj. Tutaj chyba. No, pójdziemy już tutaj. Sobie odpuścimy to. Chodźmy. Tamte budynki już sobie odpuścimy. Ciach. Z tyłu trzeba było. Może być. Fight for an honorable cause, Arkadaşım. Not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. No dobra. Chodźmy, popłyńmy już. Super. Chodźmy. No, Ezio, błagam cię. Dalej. To trzeba ustawić sobie jakiś cel ze stania podróży. Tutaj. Chodźmy. Werbowanie asasynów bardzo zwiększa rozgłos. No nie, no błagam cię. O, ludzie, ludzie. Idziemy. Ona, tu jest. Jakby to... To jest jaka? Tardakowa... Odłamkowa. Okej, oni już sobie chyba odpuścili. Przynajmniej mam taką nadzieję. Albo i nie. Dobra, jeszcze mnie ścigają. Siano gdzieś coś mi się przydało. Coś tu jest. Aha, dobra. Nieważne. Ale trafiliśmy, jesteśmy. W takim razie do środka chyba.
Any damage? Not that I can see. Byzantine Templars may be bad hosts, but are decent tenants. Once they capture a location, they like to keep it intact. Because they intend to stay. Kesin Linkle. Well, as promised, if you want to learn how to craft your own bombs, I can show you. Oh. Don't touch that. One wrong move and bang, the building comes down. Are you serious? Look on your face. Here, I'll show you. Okej. No dobrze. To ja poproszę jakąś wybuchową, petardę dymną. O, co to? Czytaj. Korpus zombie. Po kolei. Ten ceramiczny korpus spowoduje, że ładunek wybuchnie na skutek wstrząsu. Aha! Co da? No dobrze. Kurde. Już. No nie no. A, w sumie możemy zobaczyć, co to. To, weźmiesz to? Jej, weźmie. No to pobawimy się teraz ładunkami. We craft our bombs from a combination of three parts. The shell, the gunpowder, and the primary ingredient. Ładunki zaczepne. Sometimes we add a few extras too, for fun. But we'll come to that later. For now, focus on these elements. Okej. Użyj, dobra, aby wybrać korpus z rątem. No dobra. Czyli... Czyli tak, korpus z rątem. To jest to. Tutaj proch arabski. A tutaj szrapnel. Niech będzie. Przetestuj ładunek. Pach. Super. No okej, fajny. Może być. Stwórz ładunek. I to są zaczepne, taktyczne i dywersyjne. Okej. You'll find many ingredients for bomb recipes scattered throughout the city. So keep your eyes open and your nose to the ground as you move about. That should keep me busy. Grazie, Yusuf. Have you ever seen this book? No. It's a journal? Si. The Secret Crusade by Niccolo Polo. Marco's father? I found this on a Templar in Masyaf. It mentions the five keys to Altair's library. Niccolo brought them here and hid them. Ah, and the Templars know this, so it's a race against time. They found one already, beneath Topkapı. I want to recover it and find the other four. So, where will you begin? The old Polo trading post, I think. They ran a business in this area, no? I believe so.
Speak with a man named Piri Reis in the bazaar. He can point you in the right direction. And teach you a few more bomb recipes, if you are so inclined. Dobra, ale tam już wybierzemy się w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shell62. To był Assassin's Creed Revolution. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.